Ale temu ty to nie rozdawaj na 60 sekund, tylko pierdolnij im z 60 lat. Po co się pieścić? To i tak nie są moi widzowie. I skoro już teraz robią taki najazd na mnie, no to podejrzewam, że moja odpowiedź nawet ich nie będzie interesowała. Natomiast jeśli wy myślicie, że naprawdę Konop mi tutaj zrobił jakiś damage, to mogę tylko powiedzieć, że w dniu wypuszczenia filmu mi przybyło chyba 1000 subskrybentów. Natomiast gdy odpowiem, pewnie mi przybędzie z 10 koła. Więc ja nie dostałem żadnego damage'u. Osoby, które mnie nie lubią, dalej mnie nie lubią. Osoby, które mnie lubią, dalej mnie lubią. I to jest w momencie, kiedy jeszcze na film nie odpowiedziałem. Natomiast gdy odpowiem na film, to jak pokazała historia, Konop już nagrał z 3 filmy na mnie. Za każdym razem, gdy odpowiadałem, było chyba takie odwrócenie nagłe, nie? Myślicie, że teraz będzie odwrotnie? Teraz będzie najmocniejszy film ze wszystkich. Kiedy planujesz rzucić film? Oj, nie wiem, na spokojnie. Wiesz, nie chcę się śpieszyć, nie chcę działać pod wpływem emocji. Chcę to rozegrać najlepiej, jak tylko będę w stanie. A powiesz coś, jeśli chodzi o ubrania z Dragon Ballem? No, obejrzyj sobie moje streamy. Ja już o tym mówiłem kilka razy na streamach. Konop dokładnie o tym wie. Przedstawię papiery, przedstawię dowody, przedstawię wszystko i skontratakuję jeszcze, nie? Tak naprawdę, jeśli chodzi o ubrania Dragona, no to Konop mi się tu podłożył. Ja wam też pokażę, że ja czekałem na to. Nawet w styczniu pisałem jak do jednego z moich znajomych youtuberów dokładną listę rzeczy, które Konop powie. I dokładnie wszystkiego, co się spodziewałem, się spełniło. O. Wiecie, tu właśnie chodzi o to, że nie każdy ogląda moje streamy. Każda z rzeczy była już tłumaczona na streamach wielokrotnie. Ale okej, no na streamach siedzi 30 tysięcy, 40 tysięcy osób. Filmy ogląda po milion, no to logiczne jest, że nie każdy dociera do wszystkiego. Czemu był ban słowa manipulant? No to całą listę słów wejdź na film Zeba. Masz tam przypięty mój komentarz, nie? Masz wszystko wyjaśnione. Natomiast ja również do filmu wrzucę fragmenty streamów, gdy informuję o tym, że wrzucam słowa na blacklistę. To jest też ciekawe, że spośród tych wszystkich rzeczy dla ludzi najciekawsze jest, czemu Sylwek wrzucił na blacklistę słowo JL, czemu wrzucił słowo manipulacji, czemu techniki wrzucił. Tam macie całą listę w filmie Zeba moich słów zbanowanych. Salutką. Z wyjaśnieniem każdego poszczególnego słowa. Tak, ale Matipe, ta sprawa z danym to chyba poruszę w drugim filmie. Bo to będzie taka bardziej analityczna, nie? Czyli wchodzenie w analitykę YouTube'a, analiza. Bo ja to chciałbym podzielić na dwie części. Nie chcę robić 40-minutowego jednego filmu. Wolałbym zrobić dwa 20-minutowe. I raz w jednym tygodniu dostaniecie jeden, w drugim drugi. Ale też muszę sobie popatrzeć, nie? Jak to zasięgowo wtedy idzie. Bo zauważyłem, że dłuższe filmy lepiej YouTube pozycjonuje. Na przykład 40-minutowy w sumie jest lepiej spozycjonowany.